Gości, dzień dobry, wszystkich serdecznie bardzo witamy. Dzisiaj z biura, jak pewnie widać, ci, którzy znają to logo, to na pewno rozpoznają w tle fragment logo Ogilvy, jednej z największych i najstarszych agencji reklamowych, właśnie sieci reklamowych świata. A dzisiaj, cześć Zuza, to do ciebie chyba. A, dzień dobry, no to mogę się przywitać. Tak, tutaj są komentarze, także jeżeli będziecie mieć pytania, to też je zadawajcie. A to jest program Bulski na żywo. Dzisiaj gościem moim i waszym jest Zuzanna Warowna-Toruńska, kierująca właśnie Ogilvy and Mother w Polsce. Cześć Zuza. Dzień dobry, cześć. Strasznie fajnie, że udało nam się umówić na spotkanie. Zaczynamy rozmowę, do której pretekstem jest konferencja, o której też wczoraj była rozmowa. Konferencja, jak przetrwać w przetargowym trójkącie. To jest konferencja, która się odbywa w Warszawie, w Galerii Zachęta w piątek. Zuzanna jest jedną z prelegentek tej konferencji. No i ja, tak jak ostatnie też dwie rozmowy, które prowadziłem w temacie tej konferencji, zacznę właśnie od tego trójkąta. Ty jesteś przedstawicielem agencji, wykonawcy, tego uczestnika, tego trójkąta, który najpierw musi się wykazać, żeby w ogóle przekonać do tego, żeby zostać zatrudnionym, a potem jeszcze się trzeba wykazać w trakcie realizacji projektu. Jak się czujesz jako taki uczestnik, tak ważny uczestnik tej Ja muszę układanki? powiedzieć, że sobie wczoraj nawet myślałam, jak oglądałam rozmowę z Martą, to pomyślałam sobie, że tak naprawdę następna konferencja też powinien być czworokąt, tak naprawdę, bo to, co z punktu widzenia na dzień dzisiejszy jest trójkątem, to są dwie części klienta i jedna część agencji. A de facto, i o tym też rozmawiałam z organizatorami konferencji, że po naszej stronie też jest jeszcze ktoś, kogo warto by wziąć pod uwagę, ale nie będę uchylać rąbka tajemnicy, więc już jest materiał na konferencję na przyszły rok. Natomiast jak ja się czuję, znaczy to też jest tak, że jeden z moich prelekcji na konferencji będzie dotyczyło ewaluacji kryteriów i w ogóle samego procesu, jak co agencje czują i co się dzieje, jak brief trafia do agencji. No i temu towarzyszą niesamowite emocje. I to takie emocje, jedne są bardzo pozytywne, a drugie są negatywne. I jedne są takie, że to jest niesamowita duma, że trafiło się do puli agencji, które zostały wybrane do jakiegoś przetargu, ekscytacja. Bo będzie szansa zrobienia czegoś fajnego, pokazania się nowemu gronu osób, poznania też nowych osób i tak dalej. Natomiast potem pojawiają się kolejne rzeczy. Jeżeli wiemy na przykład, jakie agencje inne z nami konkurują i wiemy, że to dziwne, że strasznie jest dziwny układ, to się zastanawiamy, jak my trafiliśmy do tego zestawu, a potem jest, czy my w ogóle zdążymy. No bo często jest rzeczywiście tak, że terminy przetargowe wciąż w większości przypadków są bardzo krótkie, tak? Jak sobie pomyślimy, że na przykład klient nas briefuje na kampanię, od której zależy najbliższy rok ich funkcjonowania, a agencja dostaje 2 tygodnie, a jeszcze czasem w briefie jest napisane, chcemy zobaczyć, jak agencja, specjalnie jest mało czasu, bo chcemy zobaczyć, jak agencja pracuje w sytuacji stresującej. No to ja sobie myślę, czy to znaczy w takim razie, że z tym klientem zawsze będzie stresujący i że trzeba się nastawić na to, że zawsze będzie za mało czasu i że zawsze będzie wszystko na wczoraj. Więc to są niesamowite mieszane naprawdę uczucia. To jest strasznie fajne rzeczywiście. Natomiast dla mnie też ważne, i to jest jedna z takich rzeczy, które zaczęłam wdrażać w Ogilvy, jak się tu pojawiłam 4 miesiące temu, to jest to, żeby do przetargów podchodzić spokojnie. I nie robić tak, jak często agencje robią, że biorę wszystko, a koniec końców nie jestem w stanie zrobić niczego, no bo trzeba pamiętać, że przetarg jest jednak pewną sytuacją wyjątkową. Najważniejsi dla nas zawsze będą klienci, dla których już pracujemy i praca na nich nigdy nie może ucierpieć, a posiłkowanie się freelancerami przy przetargach nie należy do moich ulubionych ćwiczeń. Natomiast no łatwo jest ulec takiej pokusie właśnie, żeby brać, a sztuką jest to, żeby każdy przetarg położyć na stole i się zastanowić, czy to jest wyzwanie dla nas, czy to jest coś, co w ogóle fajnie będzie robić, czy to jest, czy klient rzeczywiście wie, dlaczego nas wybrał i czy on ma kompetencje do tego, żeby wziąć to zadanie. Więc rzeczywiście moment, w którym wpada brief do agencji, jest takim momentem, kiedy my się spotykamy w takim większym gronie, bo nie może być tak, że ja podejmuję sama decyzję, bierzemy, nie bierzemy. No i gdzie się naprawdę naradzamy tak na poważnie, żeby odpowiedzialnie przyjąć na siebie takie To zlecenie. jakie są te kluczowe kryteria, które decydują o tym, czy dany brief wchodzi, czy nie wchodzi? No pierwsze kryterium to jest takie, czy w ogóle klient zwrócił się na nas z zadaniem, którym jesteśmy w stanie zrobić. Bo trafiają do nas przedziwne rzeczy i to świadczy też o tym, że czasem jednak klienci dość, nie chciałabym powiedzieć, że niefrasobliwie, ale może mają za mało wiedzy na temat rynku agencji reklamowych i nie wiedzą, do kogo z czym przyjść, tak? No i ja jako
agencja musi na tym zobaczyć, czy rzeczywiście ja powinnam robić to zadanie. To jest pierwsza rzecz. Na pewno mega istotną rzeczą jest harmonogram. Bo i często nawet zdarza się, co jest też miłe, że w momencie, kiedy odzywamy się do klienta i mówimy, tego czasu jest za mało, jest nam bardzo przykro, nie jesteśmy w stanie w tym czasie się wywiązać z zadania, to klientowi, jeżeli zależy na tym, żeby jakaś agencja wystartowała, jest w czasie, jest w stanie, wszystkim agencjom wtedy, no bo szanse muszą być równe, ten termin przesunąć. I to są chyba, wydaje mi się, takie dwa główne kryteria, no bo często tym pierwszym etapem jest w ogóle zaproszenie, podpisanie umowy o poufności, dopiero potem przychodzi brief. A potem, jak już ten brief dostaniemy, no to czasem zdarza się też tak, że na poziomie debriefu okazuje się, że myślimy zupełnie inaczej niż klient. No i wtedy wydaje mi się, że fair wobec siebie, wobec klienta jest powiedzieć, nawet jeżeli czasem jest to odbierane z pomrukiem i nie buduje to najlepszych relacji, no ale no ja nie mogę dla samego fasady wystartować w przetargu i zaangażować całej masy energii agencji, żeby po prostu wystartować, więc odmawiamy czasem dlatego, że uważamy, że to nie jest dobre zadanie, że nie zgadzamy się do końca z tym, co klient myśli i że uważamy, że trzeba by to zrobić inaczej. A kiedy jeszcze zapala się u Ciebie ta czerwona lampka? Bo ja myślę, że to jest jakby uczestniczenie w przetargach, które są zbyt ryzykowne, czy które są źle napisane, źle przygotowane, to jest jedna z najbardziej niekorzystnych sytuacji dla agencji. To kiedy jeszcze zapala się ta czerwona lampka, że o nie, ten klient albo właśnie nie rozumie tak naprawdę, czego potrzebuje i ta współpraca będzie po prostu, warto się wycofać. Wiesz co, lampka zapala mi się wtedy, i o tym też będziemy mówić podczas konferencji właśnie, kiedy brief trafia do agencji. Lampka zapala mi się wtedy, kiedy zaproszonych jest do przetargu za dużo agencji. Znaczy ogólnie staramy się nie startować w przetargach, w których jest więcej niż 5 agencji. Ja nawet uważam, że 5 to jest dużo. I wydaje mi się też, że to nie tylko dlatego, że ja nie lubię konkurencji, bo to w ogóle nie o to chodzi, tylko ja nawet nie wiem, jak klient będzie w stanie przejść przez tak sensownie naprawdę, mieć czas, wygospodarować sobie czas na to, żeby spotkać się, żeby zająć się współpracą przetargową z większą ilością niż 5 podmiotów. No tak, a klient znowuż często chce mieć jak najwięcej, bo wierzy, że wtedy dostanie ten najlepszy pomysł, no bo skala gwarantuje, że... I wiesz co, wydaje mi się, że to jest w ogóle błędne, bo tak, ja sama jako odbiorca często usług chcę mieć wybór. To jest dla mnie naturalna rzecz pod słońcem i arogancją byłoby chodzenie na prezentację z jedną propozycją, tak? Chociaż muszę powiedzieć, że czasem, nawet wewnątrz, jak uważamy, że tylko ten jeden pomysł chcemy zrealizować i uważamy, że wszystkie inne nie mają sensu, chociaż mają jakiś potencjał, to zdarza nam się też pójść z jednym pomysłem. Ale to wtedy tłumaczymy, dlaczego tak się dzieje. I to nie dlatego właśnie, że mówimy, słuchajcie, to jest najlepsze, tylko my niczego innego byśmy nie chcieli zrealizować. Ale klient, no zakładam, że zawsze ma właśnie taką sytuację, że ma jeszcze kilka innych agencji do wyboru, więc jest w stanie sobie coś wybrać. Więc ilość agencji na pewno jest istotną rzeczą. Drugą rzeczą jest to, jeżeli klient nie chce się spotykać na debrief. No to dla mnie to jest taka sytuacja, że tak, po pierwsze to jest wskazówka na przyszłość, jak może wyglądać współpraca. Zawsze będziemy wisieć na telefonie i na mailu, się nie spotkamy. Dla mnie współpraca nie istnieje bez spotkań. Po pierwsze dlatego, że maile uważam, że są najgorszym możliwym elementem komunikacji, służą tak na potwierdzaniu niektórych rzeczy tylko. No przez telefon bez sensu, a poza tym w ogóle wydaje mi się, że znaczy ja jak zaczynam z kimś współpracę, z jakimkolwiek partnerem czy podwykonawcą, chcę go po prostu poznać. Znaczy nie wyobrażam sobie, że nawet najlepsza merytoryka nie zastąpi mi też chemii. Jeżeli kogoś strasznie nie lubię i wiem, że nie będę w stanie, no to czasem jest kompletnie aracjonalne, ale no tak się zdarza, no to dla mnie taki klient już budzi wątpliwości, tak? Też z tego powodu, że i o tym ostatnio też komuś opowiadałam, że jaką rangę we współpracy ma agencja u klienta. I często to zależy od tego, jaka jest agencja, jak się zachowuje, ale bardzo często zależy to też od tego, no jak klient podchodzi do agencji. Często traktuje go po prostu jako podwykonawcę, brief, zlecenie, praca, a często jednak uważa, że agencja może wnieść wartość do pracy. No ja lubię zdecydowanie ten drugi model i właśnie ciężko mi współpracuje się z klientami, którzy po prostu uważają, że wszystko właśnie, nawet prezentacje, jakieś ważne rzeczy i że wszystko na maila, a dodatkowo, że wszystko, co jest związane ze współpracą z agencją, można przesuwać, że ten timing tylko jedyny jest z gumy i niezależnie od tego, kiedy zaczniemy, to zawsze się skończy w punkcie, który staliśmy sobie na początku. No i to są takie, mi się wydaje, dwa podstawowe kryteria i często też jednak budzi moje wątpliwości to, że klient nie chce podać budżetu w briefie. I to jest zarówno na poziomie przetargu, jak i na poziomie współpracy w ogóle stałej z klientem.
Bo jest coś takiego, szczególnie w tym dzisiejszym świecie, kiedyś jeszcze były tylko filmy, tylko prasa, to palicho jeszcze można było pokombinować, ale teraz to jest mega ważne, bo to jest, trzeba jak najbardziej efektywnie wykorzystać budżet, więc to nie jest dla mnie propozycja, jak klient mi mówi budżet, to nie zdradza tajemnicy, tylko traktuje ją partnersko, mówi, to jest dla mnie propozycja, to jest dla mnie zaproszenie do powiedzenia, pomóż mi jak najlepiej wykorzystać te pieniądze. No więc jak też nie ma budżetu, to tym bardziej, że... Szczególnie jeżeli to jest przetarg, w którym porównujesz jednak oferty, tak? Więc właśnie. No i to wtedy jest dziwne, bo czasem lądujemy w takiej sytuacji, że jest shortlista, są dwie agencje, klient się nie może zdecydować, oba pomysły są świetne. My nie wiedzieliśmy, że kryterium finansowe jest bardzo ważne, tym bardziej, że też żaden budżet się nie pojawił. I na koniec klient mówi, no wybieram tych innych, bo byli tańsi. No i zostaje taka sytuacja, że ty nie wiesz, co masz z tym zrobić, tak? No bo gdybyś to wiedział od samego początku, że kryterium finansowe to jest waga 50%, to byś inaczej myślał, może inaczej skonstruował zespół, albo rozmawiał też z klientem, a może nawet zdecydował się na nieprzystępowanie do przetargu. Ale czy takie sytuacje nie zdarzają się właśnie w firmach, u klientów, w których dział zakupów nie odgrywa ważnej roli w tym procesie przetargowym? Po prostu to jest bardzo różne, bo jak zaczęliśmy w ogóle myśleć o całym tym projekcie związanym ze współpracą marketing, działu zakupów i agencje, i to było chyba 3 lata temu, jak spotkałyśmy się z Martą Mackę z nielicznymi osobami na pierwszej konferencji takiej urządzanej przez, nie pamiętam dokładnie nazwy stowarzyszenia, więc nie chcę robić błędu, to wtedy padło takie pytanie z sali, dlaczego nie podawane są kryteria i osoba z działu zakupów powiedziała, ale dlaczego wtedy wszyscy by wiedzieli, co mają robić. I to dla mnie było najbardziej zadziwiające, no bo ja też jak zatrudniam na przykład, nie wiem, szewca, krawca albo architekta, to mu mówię, jakie będą kryteria oceny. Tak. To nie jest podpowiedź, to nie jest na klasówce, że ktoś komuś tam podsuwa ściągawkę, no tylko to jest po prostu fair informacja. Więc nie powiedziałabym, że to jest kwestia tego, że działy zakupów są bądź nie są w firmie. Mi się wydaje, że to jest często kultura danej organizacji po prostu. A jak wyglądają w Twojej agencji relacje z procurementem? Czy to klientów, czy u klientów, do których dopiero startujesz w jakimś procesie? Wiesz co, dla mnie w ogóle procurement to zawsze była ciekawa rzecz. Po pierwsze, bo lubię cyferki strasznie, jestem bardzo matematyczna. Poza tym uwielbiam prawo i miałam być prawnikiem, więc dla mnie umowy też są strasznie ciekawe. Więc i z klientami, z którymi dotychczas współpracowałam, muszę powiedzieć, że dla mnie procurement był takim samym partnerem do rozmowy jak marketing, zawsze. I to jest w mniejszości, zdajesz sobie z tego sprawę. A to nie wiem, tak? Bo ja po prostu tak mam, znaczy, bo to wynika też z tego, że ja lubię zrozumieć, na czym polegają pewne procesy po stronie klienta, bo inaczej nie jestem w stanie z nim pracować po prostu. I doświadczenia różne naprawdę nauczyły mnie, że no to jest niesamowita wiedza, znaczy to też uczy mnie po prostu, jak powinnam z klientem pracować na co dzień. I zdarzają się naprawdę przemiłe sytuacje, zdarzają się strasznie trudne sytuacje z procurementem, gdzie prokurent po prostu mówi, będzie tak, a nie inaczej, macie 5 minut, podejmijcie decyzję, czekam za drzwiami, bo tam czeka kolejka agencji. No takie są sytuacje, też się zdarzają. Usłyszałam też raz podczas rozmowy, kiedy chciałam renegocjować kontrakt, ale Pani Zuzanno, czy ktoś Pani pistolet do głowy przystawiał, jak Pani podpisywała tę umowę jakiś czas temu? No nie, ale jestem mądrzejsza po roku, nowe doświadczenie, więc przychodzę znowu rozmawiać. A z kolei raz dostałam, pamiętam, podziękowania od jakiegoś działu zakupów, że to był jeden z najciekawszych i najbardziej pouczających procesów. No właśnie, pytanie też, czy te działy zakupów rozumieją, no bo to są działy, które dzisiaj kupują usługi marketingowe, jutro będą kupowały wyposażenie biurowe, innego dnia jeszcze coś innego. Czy to są, bo i to są osoby, które no nie muszą się znać na tym, na usługach, nie muszą rozumieć usług, które kupują. Wiesz co, mi się wydaje, że to też właśnie wszystko zależy od kultury danej korporacji czy danej firmy, bo są firmy, które rozumieją, że inaczej kupuje się jabłka, a inaczej kupuje się usługę marketingową. I jak mnie się wydaje, i to nie po to, że chcę się podlizać, tylko naprawdę to widzę, że w wielu firmach następuje coraz większa specjalizacja tych konkretnych usług. I wydaje mi się, że to jest istotne. Wewnątrz działu zakupów, wewnątrz tak? działu zakupów, tak. I mam przyjemność nieraz uczestniczyć właśnie w rozmowach, podczas których widzę, że ten ktoś naprawdę wie, o czym ze mną rozmawia. I nie tworzy sobie tabelki tylko po to, żeby porównać sobie. Tu była taka kwota, tu była taka kwota i mówi mi na przykład, że ostatnia strona kosztowała ich tyle, a teraz ja proponuję im tyle, nie mając zielonego pojęcia o tym, że ta strona jest zupełnie inna niż ta nowa, którą tworzymy. Więc wydaje mi się, i wydaje mi się też, że gigantyczna w tym rola
czy marketing chce nauczyć dział zakupów, na czym polega ich praca. No bo to tak samo jak ja u siebie bym kogoś zatrudniła, nie przekazałabym od siebie tego, jakie mam oczekiwania, jaka jest wizja, na czym polega moja praca i tak dalej, oczekiwałabym, że ktoś to sam sobie wymyśli. No nie, no bo muszę poinformować o tym, więc mi się wydaje, że mega istotne jest, żeby też te działy chciały ze sobą pracować i nie traktowały się jak konkurencję. Bo też często na negocjacjach zdarza się, że ja zadaję pytanie, na przykład jest dla mnie istotne, kto podejmuje decyzję w przetargu. Kto jest liderem takiego projektu, tak? Kto jest liderem? I odzywa się marketing, oczywiście ja, o czym urocza pani obok, łapie tą osobę za rękę i mówi, oczywiście dział zakupów. Więc ja mi się wydaje, że taką problematyczną kwestią dzisiaj jest to, że jest konkurencja między działem zakupów często i działem marketingu. I ja w tym niestety jako agencja często uczestniczę. I to jest dla mnie problematyczne wtedy, bo ja w ogóle już nie wiem, z kim mam rozmawiać. Ten mi mówi jedno, ten mi mówi drugi. Marketing często w ogóle nie powinien ze mną rozmawiać na temat finansów. Więc ja też muszę wymyśleć sobie sprytny i mamy już chyba pomysł na to, jak sprawić, żeby było... Dobrze, to jeżeli jesteś taką ekspertką od kontaktów z działami zakupów, bo dlaczego to mówię? Bo chociażby w mojej rozmowie z Martą Mackę i Moniką Bis, czyli organizatorkami tej konferencji, od Moniki dowiedziałem się, że w wielu firmach procurement to jest dział, do którego agencje w ogóle się nie odzywają. To jest często dział, który agencję marketingową poznaje przy okazji przetargu i potem nigdy więcej o niej nie słyszę, a producenci ołówków, długopisów przysyłają każdą byle ulotkę, za każdym razem jak wprowadzają nową usługę, nowy produkt, to się chwalą procurementowi. To trochę ten marketing wyróżnia, więc pytanie jest może takie, jak z punktu widzenia właśnie tego kontaktu z procurementem, jakie są takie dobre praktyki, które powinna przestrzegać agencja? Co powinna robić agencja, żeby mieć dobre relacje z działem procurementu według Ciebie? Znaczy na początek jeszcze odnosząc się do tego, co powiedziałeś na początku swojego pytania, powiem, że dla agencji wciąż współpraca z działem zakupów jest nowym obszarem. To nie jest tak, że to funkcjonowało od zawsze. To się zaczęło wdrażać kilka lat temu. Myślę, że jakieś 5 lat temu ja odczułam ten proces, że on rzeczywiście już się rozkręca. No to wtedy siłą rzeczy, czy bym chciała, czy bym nie chciała, no to dla mnie, no muszę wejść też w te relacje, tak? I wydaje mi się, że jak na wszystko, tak też na to, wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego jak złoty środek, tak? Nie nauczysz się na to, dlatego też, że w każdej firmie dział zakupów pełni zupełnie inną rolę. Co też istotne, w zależności od tego, jak się nazywa, tak też się uważa, dlatego że w niektórych firmach jest to dział zakupów, co dla niektórych brzmi deprecjonująco, a gdzie indziej brzmi bardziej dumnie procurement, tak? I naprawdę nazewnictwo ma też duży wpływ na to, jak ludzie się zachowują, to tak jak wszędzie, tak? Nazwiesz kogoś recepcjonistka albo nazwiesz kogoś hospitality manager i od razu jest gigantyczna różnica. Więc wydaje mi się, że to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że z mojej perspektywy, znaczy ja w ogóle zawsze nigdy nie przesyłałam klientowi oferty, która miała w sobie tabelkę i sobie tłumacz sam. Tylko ja uznaję, że im więcej ktoś zrozumie z mojej pracy, tym więcej, tym lepiej będzie w stanie podjąć jakąś decyzję. No więc dla mnie takim najważniejszą rzeczą było zawsze, żeby tłumaczyć też działowi zakupów, nie tylko dział marketingu, ale ja też muszę wytłumaczyć, na czym polega moja praca. I to czasem pada na podatny grunt, a czasem po prostu pada, no niestety, w ścianę, tak? Bo ktoś uważa, że tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia, że to rzeczywiście są jabłka i gruszki i że to można wszystko porównać do siebie. A wydaje mi się, że to wszystko ma też swoje źródło w takim myśleniu, że to często my jako agencje sami się podkładamy, że my sprzedajemy często klientowi po prostu godziny naszej pracy. A to trochę nie o to chodzi, bo my nie sprzedajemy godzin naszej pracy, chociaż też, no bo siłą rzeczy, ale nie jesteśmy tu kancelarią adwokacką, tylko my sprzedajemy pewien produkt kreatywny. I teraz ostatnio nawet spotkałam się z takim wydarzeniem, że klient mówi, ale przecież to, co mi sprzedajesz, to jest tylko pomysł na skrypt. No ale z jakiegoś powodu ten skrypt dostajesz ode mnie, nie jesteś w stanie go dostać z żadnego innego miejsca i to my na niego wpadliśmy, no, czyli to ma wartość zupełnie inną, tak? Bez tego nie pójdziesz do telewizji, nie zrobisz tej kampanii i tak dalej. Więc mi się wydaje, że to myślenie o gruszkach i jabłkach wynika wciąż z tego, że w jakiś sposób działy zakupów, a często też po prostu firmy, nie czują wartości z pracy agencji i dlatego porównują. Więc moim obowiązkiem jest po prostu tłumaczenie. I to nie chodzi mi o to, ja nie nazywam tego uczeniem czy edukacją, tylko tłumaczeniem. Muszę opowiedzieć o sobie, o na czym polega moja praca i nie opowiedzieć raz, tylko podać za każdym razem, jak jestem.
I wręcz czasem zapraszać też, i to też czasem robimy, że jak robimy jakieś eventy agencyjne, jakieś spotkania inspiracyjne i tak dalej, to ja nie zapraszam tylko działów marketingu, tylko ja zapraszam też osoby, które pracują w procurementie, no bo one też dzięki temu widzą, na czym polega nasza praca. No właśnie, to zanim zadam kolejne pytanie, to jeszcze tylko powiem tym, którzy się niedawno włączyli, że rozmawiamy, jesteśmy w biurze Ogilvy Warszawa. Moim gościem jest Zuzanna Warowna-Toruńska, a rozmawiamy o współpracy w trójkącie przetargowym, czyli w trójkącie, którego uczestnikami jest agencja, ale też klient, a po stronie klienta dział marketingu i dział zakupów, bo w piątek w Warszawskiej Galerii Zachęta odbywa się konferencja właśnie na temat tego przetargowego trójkąta. I ja chciałem Cię zapytać, już zmierzając trochę do końca naszej rozmowy, o taką rzecz, która nie do końca jest związana z samym przetargiem, ale powiedziałaś o tym, że zapraszasz też ludzi z działów zakupów na spotkania. Jak ważna jest ta współpraca? No bo z marketingiem współpracuje się cały czas. To są ludzie, z którymi na bieżąco, czy jako klient, czy też uczestnik branżowych spotkań masz do czynienia na co dzień. A ci ludzie znowuż z działu zakupów, którzy trochę są jakby takimi uczestnikami tej rozmowy, ale z zewnątrz. Czy w przypadku właśnie takiego już istniejącego kontraktu te kontakty z działem zakupów z Twojego doświadczenia w ogóle istnieją, a jeżeli nie, to czy byłby jakiś sens, żeby takie relacje istniały? Znaczy, to powiem Ci tak, że no najgorsze dla mnie to jest widzieć kogoś raz do roku. No to jest tak jak niechciana rodzina, którą spotykasz, czy chcesz, czy nie chcesz, podczas świąt, podczas stypy, albo podczas, no straszne. Więc no ja naprawdę, może ja mam jakieś szczęście, nie wiem, ale ja po pierwsze spotykam te osoby z działów zakupów na różnych wspólnych imprezach z klientami, na które też jako agencja jesteśmy zaproszeni, czy jest jakaś konferencja sprzedaży, czy cokolwiek. Ja też mam zwyczaj na przykład dzwonić do działu zakupów, no głównie są to osoby, które tam dla mnie są partnerami wtedy do rozmowy. I jeżeli słyszę na przykład, że jest taka konferencja jak ta w piątek, to mówię, słuchaj, jest bardzo fajna impreza, myślę, że dla Ciebie też mogłoby być ciekawe, tak? No bo w moim interesie też jest to, żebyśmy my mieli taki sam poziom wiedzy na wiele tematów. No więc to jest kolejna okazja dla mnie, żeby albo na jakieś szkolenia, na które, albo konferencje, na które ja sama chodzę, bo ja się uczę non-stop na takich rzeczach, więc myślę sobie, a może oni, żeby zrozumieć też lepiej naszą branżę, też pójdą tak i się nauczą. Więc mi się wydaje, że nie jest problemem to, czy będzie okazja do tego, żeby mieć kontakt. Mi się wydaje, że no, w taki tryb trzeba wejść. Tak? Dla mnie dział zakupów, a też dział sprzedaży, i wszystkie inne działy. Znaczy, my nie mamy tylko relacji. Jak mamy relacje tylko z działem marketingu, to nie mamy relacji z klientem. Ja mam takie wrażenie. Dział marketingu zawsze będzie najważniejszy, bo jest naszym interfejsem zawsze i osobą, która podejmuje decyzje. Ale ja sobie nie wyobrażam, że ja miałabym pracować dla klienta, nie rozumiejąc jego biznesu, a nie zrozumiem jego biznesu, nie mając relacji no, z wszystkimi tam po trochu. No. Ja myślę, że to, co mówisz, jest przede wszystkim powinno być budujące dla ludzi pracujących po stronie zakupów, czy też dla marketingu, który no jednak traktuje te zakupy, zakładam, jako jakiegoś rodzaju wsparcia w tym procesie wyboru agencji, bo no nie mówisz, że się boisz tych zakupów, czy ich nie lubisz, no bo to są ludzie, którzy nie rozumieją wartości merytoryczne, chodzi im tylko o negocjacje wartości finansowej kontraktu. I no dlatego właśnie w piątek jest konferencja, żeby te trzy strony się lepiej poznały, też wysłuchały wzajemnie o swoich potrzebach, żeby ta po prostu współpraca nie tylko w świecie korporacyjnym, ale też w świecie mniejszych firm, mniejszych agencji się bardziej profesjonalizowała i była dla wszystkich po prostu bardziej... Ja się bardzo cieszę, bo jak dziewczyny powiedziały, że robią tą konferencję, mieliśmy kilka spotkań prelegentów, to już same te spotkania były niesamowicie edukacyjne. My naprawdę między sobą nawet okazało się, że są obszary, o których nie rozmawiamy po prostu. Też znamy się z różnych agencji, z różnych konfiguracji i tak dalej. I to są tak cenne rzeczy, że dla mnie było to tak inspiracyjne, że niektóre rzeczy, które tam usłyszałam, mogłam już od razu wcielać w życie, tak? Więc wydaje mi się, że im więcej takich spotkań, tym lepiej. No. Więc ja naprawdę byłam największym PR-owcem tej akcji, nie dlatego tylko, że jestem prelegentem, ale dlatego, że uważam, że to jest super okazja tego, żeby posłuchać przynajmniej i się osłuchać z niektórymi rzeczami i wyrobić sobie swoje własne zdanie na ten temat. To jeszcze może na koniec powiedzmy, o czym będziesz mówić, tak nie zdradzając oczywiście wszystkiego, ale... Dwie bardzo fajne, fajne jest to, że tam są te moduły dość krótkie, tak, więc nie będą przegadane dzięki temu i od nas wymagają dużej dyscypliny i naprawdę zastanowienie się, ale co my chcemy powiedzieć. Pierwszą rzeczą, którą prowadzę razem z Krzysiem Mackiem, który jest szefem Domu Mediowego Karat, jest na temat brief, który trafia do agencji.
I tam mamy taki podział ról, śmiesznie. A potem w drugiej części konferencji mam sama już 15 minut na opowiedzenie o co to tak naprawdę oznacza ewaluacja kryteriów, które są bądź ich raczej nie ma wpływ. Więc dwie krótkie rzeczy. Staraliśmy się, żeby prezentacje były nie tylko fajne merytorycznie, ale też ciekawe wizualnie, więc fajne wyzwania dla nas. Ja myślę, że zapowiada się bardzo ciekawy dzień, pełen inspiracji. Jeszcze można chyba kupić bilety, więc zapraszam, jak ktoś nie ma. Jeżeli można, no to tak, w przetargowymtrójkącie.com.pl. Też konferencja w przetargowym trójkącie ma swój. Czy przejście na umowę między klientem a agencją w oparciu o value-based jest rozwiązaniem? Pytanie. No tak, tylko że oczywiście trzeba sobie określić, jakiego rodzaju to będą kryteria i jakiego rodzaju to będzie współpraca, bo często mamy umowy, już to value based jest jedna rzecz, ale jak są nawet successful we współpracach z klientami, no to często współpraca ogranicza się do jednego malutkiego fragmentu współpracy, a oceniani jesteśmy za całokształt efektów klienta. No więc trzeba to zrównoważyć, tak? Ja jestem otwarta zazwyczaj na rozmowy na każdy temat, bo dla mnie to jest po prostu ciekawe, żeby poszukiwać nawet nowych możliwości. Zawsze jest, tak, jak najbardziej. Na ostatni proste. Słuchajcie, jeszcze raz bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Jeżeli nie ma więcej pytań, a jak są, no to jeszcze możecie napisać. Natomiast jeżeli nie ma pytań, to bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. Ja też serdecznie zapraszam w piątek do Zachęty. Ja tam będę oczywiście z Periscope'em moim, a na stronie, jeszcze raz powiemy, w przetargowymtrójkącie.com.pl, o ile jeszcze są dostępne bilety, można się na tę konferencję zapisać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję za słuchanie. Ogilvy, Biuro Ogilvy w Polsce, Zuzanna Worowna Toruńska była moim gościem. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy, życzymy miłego dnia. Dziękujemy bardzo. I do zobaczenia.